Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne strzelce na czytaniu tygodniowym od 9 do 15 października bieżącego 2023 roku. Karty są już potasowane, teraz je przełożę i zobaczymy, co nadchodzący tydzień ciekawego dla Was zapowiada. Poniedziałek 3 denary, wtorek 9 denarów, środa 5 buław, czwartek paź mieczy, piątek kochankowie, sobota wisielec i niedziela królowa denarów. W tle czytania 10 kielichów, więc fajny tydzień, możecie wiele spraw załatwić sobie po Waszej myśli, zrealizować jakieś projekty, udane spotkania, jakieś dobre wiadomości, wsparcie przyjaciół i rodziny, być może jakaś też uroczystość, jakieś spotkanie w gronie najbliższych. Prawdopodobnie może w weekend jakiś obiadek u rodziców bądź teściów. Dużo uśmiechu, dużo zabawy, dużo fajnego takiego towarzystwa, z którym można się porozumieć, porozmawiać, zbliżyć do siebie, poprawić relacje. Dobrze, moi drodzy, w poniedziałek 3 denary, więc bardzo dobry dzień na wszelkiego rodzaju naukę, egzaminy, podjęcie współpracy. Jeżeli szukacie pracy, powinniście tę pracę znaleźć. Jeżeli macie pracę, tutaj na pewno będą jakieś dodatkowe obowiązki. Zwłaszcza jeżeli macie własną firmę, jakieś zamówienia, jakieś zlecenia, jakieś kontrakty. Jeżeli jesteście fachowcem w danej dziedzinie, świadczycie jakieś usługi, wiele osób będzie chętnych współpracować z Wami, zwłaszcza tutaj w budowlance, w tych takich działach remontowych bądź jakichś usługach. Trzy denary. Karta dobrej współpracy, dobrej pracy, konkretne, ustalone jakieś terminy. Jeżeli chodzi o sprawy urzędowe, też powinniście sobie tu wszystko pozałatwiać. Co ogólnie w związkach? W związkach trzeba dojść do porozumienia, bo ktoś tu o kogoś jest zazdrosny. Może być też taka sytuacja, że niestety no jest ktoś trzeci. Więc tutaj, jeżeli podejrzewasz partnera bądź partnerkę o zdradę strzelcu, no wyjaśnij to. Natomiast jeżeli świadomie wchodzisz w związek z kimś, kto ma rodzinę, no też dwa razy się zastanów, czy warto. Bardzo fajny dzień. Jeżeli zdajecie w tym dniu egzaminy, powinny być zdane na piątkę. Natomiast jeżeli uczestniczycie w jakichś kursach, jakichś szkoleniach, będziecie musieli tutaj być może z uwagą słuchać swojego wykładowcy, mentora, bo jakieś ważne informacje w tym dniu będzie Wam przekazywał. We wtorek mamy dziewiątkę denarów, więc tutaj bardzo dobry dzień na zarobienie fajnych pieniędzy. Miejsce jakieś takie ładnie urządzone, więc może będziecie w jakimś takim miejscu, może będziecie oglądać mieszkanie, może działkę, nieruchomość. Tutaj te osoby, które chcą podpisać przedwstępną umowę odnośnie kupna, sprzedaży nieruchomości, jest to bardzo dobry okres. Jeżeli macie mieszkanie na wynajem bądź chcecie wynajem tutaj, wynająć, tutaj też powinny się pojawić jakieś osoby chętne. Mamy tą dziesiątkę kielichów, dlatego mówię tutaj o mieszkaniach. Co jeszcze? Dobry dzień na inwestycje, dobry dzień, żeby dowiedzieć się odnośnie kredytu, pożyczki. Te osoby, które starały się o kredyt hipoteczny, prawdopodobnie w tym tygodniu będziecie finalizować transakcje. Dziewiątka denarów to są też jakieś udane zakupy. Kupicie coś ładnego, praktycznego dla siebie bądź dla domu. Coś, co być może będzie bardzo ładnie wpływało na wystrój wnętrza, czyli jakaś dekoracja, obraz, nie wiem, może gustowne meble, coś, co będzie cieszyło oko i być może strzelec od dłuższego czasu zbierał na to pieniążki. Bardzo fajny dzień, jeżeli chodzi o relacje, bo tutaj z każdym konkretnie dojdziecie do porozumienia, ustalicie to, co macie ustalić. Jakieś korzystne zmiany, jeżeli chodzi o pracę, może być podwyżka, może być premia. Natomiast te strzelce, które tutaj wcześniej dowiadywały się w sprawie pracy, myślę, że przyjmiecie tą ofertę, bo godne warunki, fajne wynagrodzenie. No i te zlecenia bądź jakieś usługi, które tutaj zamawialiście Wy, czyli jakiś tutaj usługodawca Wam świetnie wykona, jakiś projekt bądź jakieś zadanie, które mu powierzyliście. Natomiast jeżeli Wy przyjmujecie jakieś tutaj zapisy na coś, jakieś usługi, właśnie jakieś zamówienia, no, będzie wielu chętnych, sporo pieniędzy macie możliwość zarobić. W związkach dobrze, myślę, że wreszcie doszliście do porozumienia i tutaj jakaś sprawa się wyjaśni.
Natomiast uważajcie, strzelcy, jeszcze raz mówię, nie wchodźcie w trójkąty tam, gdzie jest rodzina, chociażby ze względu na środowisko zawodowe, czy tutaj no, kwestie finansowe mogą odgrywać dużą rolę. Zastanówcie się nad tym, czy warto. Środa nerwowa, 5 buła, więc wiele spraw będzie się jakoś gmatwało, być może o coś trzeba będzie zawalczyć. Nie pozwólcie sobie grać na nosie. Obserwujcie też z bezpiecznej odległości, jeżeli jest jakiś konflikt, czy to w pracy, czy w bliskim otoczeniu. Nie wchodźcie to, nie próbujcie być rozjemcą, bo później może się, że tak powiem, sytuacja odwrócić i powiedzą, że to Wasza wina. Więc jak to się mówi, nie wchodzimy między wódkę a zakąskę. Natomiast uparcie dążymy do tego, żeby załatwić swoje sprawy. No, jeżeli coś tam widzimy, jakieś zaniedbania, ktoś jest opryskliwy, arogancki w stosunku do nas, w terminie jakaś sprawa powinna być załatwiona, ta osoba się nie wywiązała z tej umowy, no to musicie wtedy mocno zaakcentować Wasze niezadowolenie i wyrazić swoją opinię. No i zrobić wszystko, żeby ta sprawa była załatwiona jak należy. Ogólnie możecie być troszeczkę przemęczeni w tym dniu. Ciężko będzie Wam się skoncentrować i tak zmotywować do jakiegoś działania. Ale myślę, że już po południu będziecie, że tak powiem, na właściwych torach, jeżeli chodzi o organizację dnia i trochę się rozkręcicie i już ten dzień minie Wam łatwiej. W związkach może być obwinianie się nawzajem o coś, no jakiś konflikt, jakaś sprzeczka. Może się zacząć od jakiejś głupoty, od jakiejś pierdoły dosłownie, a zakończy się no, fochem bądź takim cichym dniem, że nie będziecie się odzywać. Zastanówcie się, czy w energii takiego poddenerwowania warto po prostu poruszać jakieś trudne tematy bądź reagować na jakieś takie zaczepki słowne. W czwartek mamy pazia mieczy, więc tutaj wiadomość, na którą czekacie, odpowiedź, bo może właśnie aplikowaliście w sprawie pracy, było wiele chętnych. Do Was ktoś odzwoni, będzie chciał nawiązać współpracę, więc tutaj strzelec bardzo się ucieszy. Możliwość podjęcia fajnej pracy i poprawy swojej sytuacji zawodowej. Jeżeli kupujecie coś bądź sprzedajecie, dopiero wypatrzyliście tą ofertę, być może jest wielu chętnych, więc tutaj jakaś konkurencja może się odezwać. No, może pośrednik biura nieruchomości, bądź ewentualnie no, właściciel tej nieruchomości powie, no kto pierwszy wpłaci zadatek, zdecyduje się, ten będzie tą nieruchomość miał. Więc tutaj takie przemyślenia, zastanawianie się, ewentualnie jeszcze na szybko będziecie gdzieś oferty przeglądać, czy nie ma czegoś ciekawszego. Uważajcie w tym dniu na plotki, na informacje, które do Was docierają, bo nie wszystko może być zgodne z prawdą. Natomiast fajnie jest ruszyć z jakimś pomysłem, jeżeli chcieliście z kimś porozmawiać na jakiś temat, zapytać w jakimś temacie, uzyskać jakąś informację. Jest to dobry dzień, żeby po prostu rozpocząć jakieś negocjacje, właśnie realizację swoich planów, swoich pomysłów. Praca z dziećmi w wieku szkolnym, bądź jeżeli macie swoje dzieci, być może po południu jakieś dodatkowe zajęcia logopedyczne, może korepetycje z jakiegoś języka, albo jakieś inne zajęcia, na przykład przygotowujące do jakichś konkursów szkolnych. Dobrze, może Was odwiedzić w tym dniu młodszy mężczyzna spod znaku bliźniąt. Może Wam przynieść do domu jakąś nowinę i to może być syn bądź wnuczka. Niekoniecznie przyjdzie i się spotka, ale może zadzwonić, może napisać SMS-a, no będzie jakiś kontakt ze strony tej osoby. W piątek mamy kochanków, jest tutaj dobry dzień na podjęcie jakiejś decyzji, dokonanie jakiegoś wyboru, rozwianie wszelkich wątpliwości, jeżeli krążyła jakaś plotka, że być może Wasz partner bądź partnerka ma kogoś w pracy i romansuje. Natomiast wydaje mi się, że te strzelce, które miały możliwość tutaj wejścia w jakiś trójkąt z rodziną, znaczy z kimś, kto ma rodzinę, zdecydują się jednak z tego zrezygnować, wycofają się. Boicie się plotek i boicie się, że być może no, to później jakoś źle wpłynie na Waszą opinię. W piątek za to dobry dzień na konsultacje, rozmowy. Wspólne podejmowanie decyzji, czy to z partnerem bądź partnerką życiowym, czy to po prostu z partnerem biznesowym. No i oczywiście pary będą miały miły, romantyczny wieczór. Może wyjdziecie sobie gdzieś wieczorem do kina, teatru, później jakaś kolacja
i dzień spędzony we dwoje. Tutaj na pewno w niektórych relacjach bardzo poprawi się atmosfera. Sobota, Wisielec, więc dzień wolny od pracy, ewentualnie nie będzie za dużo zajęć. Trochę postawiony na głowie, więc nie wszystko uda się zrealizować tak, jak sobie zaplanowaliście. Jakieś plany ulegną zmianie, ktoś odwoła jakieś spotkanie, ktoś się spóźni, ewentualnie będzie odwołany tutaj jakiś projekt do zrealizowania. Większość dnia strzelce spędzą w domu odpoczywając. Niektóre być może poczytają sobie, zastanowią się nad pewnymi jakimiś sprawami, może jakieś pomysły przyjdą do głowy, ale Wisielec, jest to zawieszenie wszystkich czynności, nic nie robię, odpoczywam, nigdzie nie wyjeżdżam, nigdzie nie wychodzę, mam czas dla siebie. Natomiast w związkach mogą być ciche dni. Nie wiem dlaczego. No, albo po prostu razem siedzicie w domu, śpicie do południa i później delektujecie się swoją obecnością. No i mamy niedzielę, mamy tutaj królową denaru, więc może mama bądź teściowa zaprosiła Was na obiadek. Jeżeli nigdzie nie wychodzicie, może Was odwiedzą teściowie bądź rodzice w odwrotną stronę, może jakaś kobieta z poznaku byka, panny bądź koziorożca przyjedzie do Was, odwiedzi Was, przyniesie jakiś prezent bądź pomoże Wam w czynnościach domowych, w opiece nad dziećmi. Te strzelce, które pracują chałupniczo, mają pracę w domu, być może zajmą się tą pracą, przygotowując się do kolejnego tygodnia, bądź jakiegoś zamówienia, zlecenia, jeżeli wykonujecie jakieś rękodzieło. Natomiast inne strzelce zajmą się porządkami domowymi, żeby przypilnować dzieci w lekcjach, porobić sobie jakieś prace, które być może w tygodniu, które w tygodniu nie mieliście czasu. Pieczemy ciasto, nie wiem, robimy porządki w szafie, idziemy na strych przejrzeć, co tam jest potrzebne, a co można wystawić na sprzedaż i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chcecie coś kupić bądź sprzedać w tym dniu, korzystnie kupicie bądź korzystnie sprzedacie i tutaj może być jakaś fajna oferta właśnie od kobiety. No czasami tak jest, że mamy jakieś przedmioty w domu, które są jeszcze w miarę wartościowe, sprawne, a nam już się znudziły, bądź zmieniamy wystrój, możemy je sprzedać i ktoś inny będzie miał z nich jakąś korzyść, więc być może właśnie tutaj jakieś transakcje tego typu. Natomiast cóż miałam powiedzieć jeszcze, wyciekło mi z głowy, widzicie, dlatego trzeba mówić od razu z tą królową denarów. Jakieś zakupy też dla dzieci bądź jakieś prezenty dla dzieci, tutaj no babcia przyjdzie bądź ciocia i będą jakieś niespodzianki. Jeżeli chodzi o to, czy będziecie gdzieś wychodzić, może jakiś spacer koło domu, do parku, do lasu. O, właśnie, niektóre strzelce być może w niedzielę wybiorą się też do lasu na grzybki i całkiem sporo tych grzybków zbierzecie, więc fajnie. Dobrze, moi kochani, to tyle. Zwróćcie uwagę na relacje rodzinne w tym tygodniu i realizowanie swoich celów życiowych, bo wiele z nich może się spełnić, zwłaszcza związanych z domem, z mieszkaniem, z przeprowadzką, z urządzaniem, remontowaniem, meblowaniem itd. I tego Wam życzę. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.